Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem zrobić taki krótki materiał dotyczący rozwinięć UV, które zdają się czasami znikać w różnych dziwnych sytuacjach i być może potrzebne byłoby wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje i w jakich konkretnie sytuacjach, aby uniknąć pojawiających się pytań na forum, które dotyczą tego problemu. Więc może na początku zróbmy sobie coś bardzo prostego, tak aby ogarnąć sytuację. Zauważcie też, że na przykład jestem na samym początku ustawiony w Blenderze. To ma znaczenie. A więc na początku dodaję kostkę. Taką kostkę w trybie edycji, bez żadnego problemu i bez żenady natychmiast rozwijam w siatce UV. Naciskam U, wybieram Smart UV Project i OK. Oczywiście znowu zapomniałem włączyć monitora klawiatury, a więc pozwólcie, że go włączę. I teraz tak, mam rozwinięcie UV. To rozwinięcie UV włączę sobie w edytorze UV, które jest tutaj. Widać już, że ono eleganckie jest i tak dalej, ponieważ zostało zrobione tak, jak należało. I teraz dodaję do tego rozwinięcia obrazek. To może być obrazek wczytany z dysku, a może być też wygenerowany. Wygeneruję taki prosty, na przykład color grid. I żeby nie był za duży, zrobię mu 256 na 256 pikseli rozmiar. Niech to się nazywa również grid, żeby było ładnie, więc włożyłem trochę staranności w to, żeby przygotować swój obrazek. Być może szukałem go na dysku albo pobierałem skądś i go tutaj mam. I wtedy okazuje się, że zapomniałem, że tak naprawdę chcę pracować w Cycles. W związku z tym, dobra, widzę rozwinięcie UV, UV mapa jest we właściwym miejscu. W związku z tym wszystko wydaje się w porządku. Wtedy przełączam się do Cycles. Cyk, przełączyłem się do Cycles, wchodzę do trybu edycji, no i patrz, jest. A to pech. Więc w tym momencie wszystko zadziałało, ale zauważcie, że mam wersję Blendera już 2.63.5 i ten problem może już nie występować. W zamian za to spróbujemy zrobić coś innego. Weźmy teraz Blender Render. Jak wejdę do tego trybu, to dalej wszystko jest. Jak wezmę sobie Cycles, to też wszystko jest. Dobra, w porządku, podaje się. Zróbmy to teraz w ten sposób, że będę miał kostkę. Jeszcze raz to sprawdzę, bo aż nie chcę mi się wierzyć, że to zaczęło działać znienacka. Przed chwilą jeszcze nie działało w starszej wersji. Chłech. Dobre. No nic, dobrze. Niech tak będzie. Niech działa. Dobra, rozwinięcie UV. Dobra, może zróbmy tak, że... No dobrze, niech będzie. Jest tutaj dodane. Teraz tworzę dla niego obrazek. Może być nawet taki UV grid zwykły. Pach. Niby jest. I teraz przełączam się do Blender Render, wchodzę, no właśnie i to jest ten problem, który chciałem pokazać, który teraz wystąpił. Więc w tamtym przypadku coś musiało być nie tak, bo wszystko zadziałało, więc wszystko było dobrze, chociaż to było nie tak. Tutaj jest problem taki, że jak jestem ustawiony w Cycles i jestem w trybie edycji, nie mam swojego rozwinięcia, jak wchodzę do Blendera, też go nie mam. Chociaż jeżeli w Blenderze takie rozwinięcie ustawię, wybierając teraz z tej listy swój istniejący obrazek, to ono się tutaj dodało bez problemu. Teraz jeżeli spróbuję się przełączyć do Cycles i wejdę do trybu edycji, to ono już jest. Jeżeli spróbuję to zrobić w trybie edycji, to wtedy już również wszystko działa. Więc jest taki problem. Pokażę to jeszcze raz, bo nie jest jakieś takie dla mnie teraz proste. Zdziwiło mnie to, że to w ogóle działa. Więc zaraz tak, zaczynamy od Blendera. Robimy szybko rozwinięcie UV. OK. Dodaję sobie jakiś obrazek w edytorze UV, który tutaj sobie otwieram, shiftem F10, a mogę tym razem wczytać jakiś, myślę, weźmy sobie Blender. No i mam tutaj jakieś takie śmieszne obrazki, niech to będzie, nie, ten jest duży. Weźmy sobie taki zwykły, bez sensu obrazek. O, dobra, jest. Teraz się przełączam do Cycles, będąc w trybie edycji i wszystko jest dobrze, tutaj jest w porządku. Teraz jak wyjdę do trybu obiektowego, przełączę się do Cycles. Teraz wejdę do trybu edycji, wszystko jest w porządku. Więc wynika z tego, że jeżeli pracujemy w Cycles i mamy w miarę ostatnią wersję Blendera, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli pracujemy w Blender Render i będziemy tworzyli taką UV mapę, spróbuję jeszcze raz ją zrobić za pomocą Smart UV Project, to teraz widać, że na przykład wzięła i znikła. I to jest problem, ponieważ wydawałoby się nam, że mamy tutaj obrazek, że on jest spoko przygotowany i tak dalej, a tymczasem on znika i może być... to troszeczkę takie confusing. Dlatego pojawiały się pytania, gdzie się podziała moja UV mapa i tego typu rzeczy. Aby takie coś odzyskać po zmianie silnika renderującego, musimy wybrać sobie z tego menu odpowiednią teksturę i ona się wtedy przywiązuje do tej siatki, którą tutaj mamy. Tak to działa po prostu i tyle. Teraz jak wybiorę Cycles, sprawdzamy. Teraz jest dobrze. W związku z tym tutaj jest pewne niekonsekwentne zachowanie, no i trzeba być świadomym tego, że po zmianie silnika renderującego nagle może zniknąć nasze przywiązanie obrazka do mapy UV. Mapa UV oczywiście zostanie, ale nie będzie przywiązana do tego picture'a, którego tutaj mam. Dobra, myślę, że to jest wszystko i powinniście mniej więcej kumać, o co chodzi. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.